W samym uniwersum obcego mamy dużo kast ksenomorfów. Od robotnicy, po wojowników, pretorianów, kończąc na po same królowe. Jednak w uniwersum jest pewna kasta, która technicznie nie zalicza się do samych ksenomorfów i są to neomorfy. Czym ona się charakteryzuje? Zapraszam na dzisiejszy materiał. Neomorf, nazywany również przez siły Unii Postępowych Ludów jako Heomf, jest pozaziemskim gatunkiem pasożyta wewnętrznego stworzonym przez tajemniczy patogen inżynierów. Ciekawostką jest, że nazwa Neomorf została po raz pierwszy przypadkowo ujawniona przez aktora Michaela Fassbendera w wywiadzie z Markiem Goodyearem w BBC Radio 2 wyemitowany 20 października 2016 roku. 4 dni później AVP Galaxy opublikowała artykuł ujawniający więcej informacji o stworzeniach. Stwór został opisany przez ekipę produkcyjną jako nowa, naturalna odmiana ksenomorfa. Neomorfy mają pewne wspólne cechy z ksenomorfami. W szczególności możemy tu nadmienić jego proces reprodukcji, gdzie potrzebny jest organizm żywiciela oraz wydłużoną głowę. U neomorfa widoczny jest bardziej wygląd biologiczny niż biomechaniczny, jak u zwykłego obcego. Ponadto sama krew neomorfa nie jest kwasem. Neomorf w swojej naturze jest znacznie bardziej dziki oraz zwierzęcy niż typowy ksenomorf. Nawet jego nowonarodzona postać jest bardzo agresywna i potrafi zaatakować każdego, kto go zobaczy. W związku z tym neomorfy są mniej inteligentne niż ich biomechaniczni odpowiednicy. Jednak zdolne są do skradania się do swoich ofiar. To zachowanie można było zauważyć w filmie Alien Covenant, gdzie omawiany osobnik, który podkradł się do Rosie, nie czyniąc jej żadnej krzywdy. Atak nastąpił w momencie, kiedy bohaterka odwróciła się w stronę stworzenia. Neomorfy są szczególnie widoczne w momencie zjadania zabitych przez siebie ludzi, podczas gdy u ksenomorfów jest to rzadkością. Prawdopodobnie jest to również część ich zwierzęcej natury. W przeciwieństwie do swoich kuzynów, neomorfy nie posiadają wysuwanej wewnętrznej szczęki. Zamiast tego ich dziąsła rozciągają się w sposób podobny do diakona. Ponadto, podczas gdy zęby zewnętrznych szczęk ksenomorfa są zwykle widoczne, to linia szczęk neomorfa jest prawie niewidoczna, gdy jest zamknięta. Neomorfy były wynikiem zmian lokalnego ekosystemu na planecie przez czarną ciecz inżynierów. Osobniki te są jedynymi ze zhybrydyzowanych organizmów pasożytniczych, które powstały z mutagenu zanieczyszczającego ekosystem planety. Laboratorium Davida na niższych poziomach świątyni zawierało okazy z każdego etapu cyklu życia neomorfów oraz kilka niedojrzałych oraz embrionalnych okazów. Były to nieudane wyniki jego biogenetycznych eksperymentów mających na celu stworzenie idealnego organizmu. W uniwersum obcego organizacja znana jako Unia Postępowych Ludów chciała pozyskać oraz produkować neomorfy od tradycyjnego obcego. Spowodowane to było wyjątkowo krótką żywotnością. Jedynym problemem był połów zwłok neomorfa, które produkowały niebezpieczne worki z jajami. Przedstawię teraz etap rozwoju neomorfa. Etap pierwszy. Neomorficzne woreczki jajowe. Neomorphic egg sacs są grzybopodobnymi, bulwiastymi strątkami, które porastają całą planetę. Jest to również pierwszy etap cyklu życiowego neomorfów. Swoją wielkością przypominają kurze jaja. Po dotknięciu narośli ta wypuszcza w powietrze chmurę mikroskopijnych, owadopodobnych zarodników, tak zwaną motę. Etap drugi. Mota. Mota to mikroskopijne, owadopodobne zarodniki wypuszczone przez woreczki jajowe. Drobiny posiadają podstawową inteligencję roju. Organizmy potrafią się grupować i instynktownie atakują ciało żywiciela przez otwarte otwory, np. przez uszy czy nozdrza. Po dotarciu do organizmu żywiciela wchłaniają się i powoli przechodzą do kolejnych etapów rozwoju. Same pyłki wyglądają na bardzo małe, a nawet mniejsze niż ziarnko piasku. Jednak nadal mogą być widoczne jedynie w skupisku. Oglądane pod mikroskopem wydają się być niezwykle małymi owadami pasożytniczymi. Etap trzeci. Bloodbuster. Bloodbuster to niemowlęca forma neomorfa oraz trzeci etap jego cyklu życiowego. Jest najbardziej znany ze swojej przerażającej metody narodzin, gdzie zdrowie gospodarza gwałtownie się pogarsza oraz życie żywiciela kończy się gwałtownym przebiciem skóry przez Bloodbustera i dosłownym wydrapaniem sobie drogi do wolności. W momencie narodzin Bloodbuster przypomina dorosłą formę, podobnie jak diakon z filmu Prometeusz czy Runnera z filmu Obcy 3. Sam proces narodzin jest również podobny do Chestbustera. Jednak dokładny moment pojawienia się zależy od sposobu zainfekowania żywiciela.
Sam Bloodbuster to mały czworonóg, który jest zdolny do samoobrony. Posiada również bladą, biało-szarą skórę o nieco przezroczystym wyglądzie. Podobnie jak sam Xenomorph, Bloodbuster przyjmuje cechy gospodarza. Jednak przybierze również pewne cechy w zależności od tego, jak się pojawi. Kiedy Bloodbuster wyskakiwał z kręgosłupa Ledwarda, posiadał płetwy grzbietowe. Inny Bloodbuster, który wyłonił się z ust Haleta, nie wykazywał cech swojego brata, a jego skóra była bardziej przezroczysta. Warto zauważyć, że Bloodbustery są bardzo agresywne od momentu narodzin. Przykładem jest Bloodbuster urodzony z pleców Ledwarda, który natychmiast zaatakował Karin zaledwie kilka sekund po wykluciu. To zachowanie różni się od zwykłych Chestbusterów, które zazwyczaj próbują uciec w bezpieczne miejsce po urodzeniu. Ciekawostką jest, że przed oficjalną nazwą noworodek Neomorfa był określany przez fanów jako Backbuster. Również sam wygląd przy narodzinach przypomina Runnera. Według Ridleya Scotta był to celowy wybór podczas tworzenia Neomorfa. Etap czwarty. Neofita. To młody Neomorf, który osiąga do 1,80 m długości ciała. Głowa Neofity jest wciąż pękata i zaczyna się już wydłużać oraz zwężać na końcu. Jest to również dziki oraz krwiożerczy młody Neomorf, który do ataku używa ostro zakończonego ogona oraz swoich głów. Neofita jest agresywnym łowcą, którego trudno jest odstraszyć. Stworzenie te zwykle atakują jedną ofiarę całym stadem oraz angażują wszystkie siły i środki, by ją upolować. Potrafią tropić ofiarę nawet jeżeli ona ucieknie. Etap piąty. Neomorf. Piąty etap to pełna dojrzałość osobnika. W tym stadium istota osiąga 2 metry wysokości, a nawet potrafi więcej. Sama bulwiasta głowa kształtuje się do całkowicie wydłużonego, spiczastego kształtu. Linia szczęk jest niewidoczna. W tym stadium Neomorf przyjmuje również postawę dwunożną. Same dorosłe osobniki preferują podkradanie się do ofiary podczas polowań, wciąż pozostając żarłocznymi drapieżnikami. W przeciwieństwie do ksenomorfów, cykl życia oraz metabolizm Neomorfa jest bardzo szybki i w krótkim czasie się wypala. Dorosły osobnik zwykle umiera w ciągu 24 godzin od swoich narodzin. Podczas rozkładu ciała grzyb wchodzi w interakcję ze zwłokami Neomorfa, a następnie zostaje przekształcony w nowe worki na jajka, rozpoczynając cykl od nowa. Neomorfy zostały zaprezentowane w Obcy Przymierze, Alien Covenant in Intero, Obcy Gra Fabularna, Colonial Marines Operation Manual, Alien Interhebrides, Alien Inferno's Fall oraz zostały wspomniane w Davis Labs Last Scene of the Life. Pojawiły się również w DLC do gry Aliens Fireteam pod tytułem Pathogen. Jak nie trudno zauważyć, Neomorf technicznie nie zalicza się do samych ksenomorfów pomimo wielu podobieństw. Jednak stanowi on bardzo ciekawy odłam obcych. Sam potencjał tej rasy obcych form życia jest naprawdę ogromny i czeka jeszcze na swoje rozwinięcie. Spodobał Ci się film? Zostaw ocenę i komentarz pod filmem. A jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o uniwersum, zasubskrybuj kanał. Dzięki i na razie.